Witaj w nagraniu zatytułowanym Edytor zdarzeń. Zdaj sobie sprawę, że sen to jeden z najważniejszych procesów fizjologicznych w życiu każdego z nas. To stan charakteryzujący się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zredukowaniem aktywności motorycznej i aktywności kory mózgowej, zwolnionymi czynnościami serca, oddychania i innymi czynnościami fizjologicznymi, a także chwilowa utrata świadomości. Umożliwia on regenerację organizmu. Sen dzieli się na dwie zasadnicze fazy. NREM, czyli sen o wolnych ruchach gałek ocznych, i REM, czyli sen o szybkich ruchach gałek ocznych. W fazie REM towarzyszy zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych i ruchy żuchwy oraz desynchronizacja czynności elektrycznych mózgu. W czasie REM występują tak zwane marzenia senne. Dzięki temu nagraniu nauczysz się wpływać na marzenia senne. Potocznie mówiąc, będziesz miał wpływ na sny. Po co ci to potrzebne? Zdaj sobie sprawę, że to właśnie podczas snu jesteś w stanie największego odprężenia i rozluźnienia mięśni. Mówię tutaj o dobrym, zdrowym, niczym niezmąconym, regenerującym śnie. Badania dowodzą, że to właśnie podczas snu nasza podświadomość jest bardziej podatna na sugestie, a dzięki temu w sennym transie spowodujesz, że po przebudzeniu będziesz wypoczęty, pełen energii do działania i w 100% zregenerowany. A na dodatek, sam proces snu będzie niezwykle kreatywny, pomocny w osiąganiu przez Ciebie zamierzeń i celów, jakie postawiłeś sobie w życiu. Jeśli szukasz w tym nagraniu zapewnień, że po wysłuchaniu posiądziesz nadprzyrodzone zdolności rodem z książek pani Rowling, lub że budząc się pewnego niedzielnego poranka będziesz znał 6 trafnych liczb na najbliższe losowanie lotto, wyłącz to nagranie. Jeśli zaś chcesz, aby Twój sen był procesem, dzięki któremu poprawisz swoje funkcjonowanie w życiu na poziomie zdrowia, przebojowości, kreatywności, sukcesu, motywacji i ogólnego samopoczucia, posłuchaj. Nagranie podzieliłem na 3 etapy. Pierwszy z nich to ćwiczenie rozluźniające, dzięki któremu jeszcze szybciej uda Ci się osiągnąć stan głębokiego relaksu i odprężenia. Drugi z nich to kreatywna wizualizacja, dzięki której zbudujesz w swojej wyobraźni obraz przyszłych zdarzeń. Zapewne czytałeś w internecie albo w książkach o motywacji lub słyszałeś na seminariach, kursach o tak zwanym przespaniu się z problemem. Jeśli ktoś chce spać z problemami, droga wolna. Ty zaś wiedz, że od dziś nie sypiasz z żadnymi problemami. Twój sen będzie zdrowy, regenerujący i kreatywny, a po przebudzeniu będziesz wiedział co, jak, z kim, gdzie i po co. Bo przecież o to tak naprawdę w życiu chodzi. Trzecia część nagrania to pole do popisu dla Twojego umysłu, który tak jak najlepszy komputer z wprowadzonych danych znajdzie rozwiązanie te, którego oczekujesz. Nie wnikaj proszę jak, zostaw to jemu, on wie co jest dla Ciebie teraz dobre. W tej części otrzymasz także kilka dobrych dla Ciebie sugestii. Przed przystąpieniem do praktycznej części nagrania kilka ważnych informacji, bez których pod żadnym pozorem nie rozpoczynaj słuchania tego programu. Nagranie jest w 100% bezpieczne dla życia i zdrowia. Nie zawiera żadnych dźwięków mogących zakłócić w jakikolwiek sposób Twoje funkcjonowanie. Przed pierwszym zastosowaniem nagrania przesłuchaj je w całości w stanie pełnej świadomości. Nie stosuj zawartych tu ćwiczeń, tylko po prostu posłuchaj. Podczas ćwiczenia nagrania słuchaj wyłącznie w słuchawkach stereo. Najlepiej do tego celu użyj słuchawek dousznych lub dokanałowych. Nie powodują one uczucia ucisku na głowę podczas snu. Zadbaj o to, aby przewód słuchawek umieszczony był w taki sposób, by podczas snu nie powodował okręcania się wokół głowy lub szyi, powodując tym samym dyskomfort. Odtwarzacz audio zaprogramuj w taki sposób, aby wyłączył się po zakończeniu nagrania. Nie włączaj funkcji powtarzania nagrania lub odtwarzania losowego. Szczegóły znajdziesz w instrukcji smartfona lub odtwarzacza MP3. Nie zmieniaj jakości nagrania, rekodując je do niższych wartości. Nagrania nie mogą być słuchane przez osoby leczące się psychiatrycznie, chorujące na padaczkę lub inne choroby psychoneurologiczne. Nie udostępniaj nagrania osobom trzecim. Każda kopia oznaczona jest indywidualnym znakiem wodnym i kodem cyfrowym.
autorzy i wydawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego stosowania nagrania. Edytor zdarzeń. W myśl zasady, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, zadbaj o to, aby twoje miejsce snu było przygotowane perfekcyjnie. Wywietrz pomieszczenie, w którym śpisz i zacznij przygodę ze snem. Snem, który zawsze działa na twoją korzyść, zawsze jest regenerujący, twórczy, uzdrawiający. Ze snem, który od dziś nigdy nie będzie złym doświadczeniem. Snem, którego sam sobie za kilka tygodni pozazdrościsz. Do dzieła. Zadbaj o to, aby przewód słuchawek podczas snu nie powodował dyskomfortu i okręcania się wokół szyi i głowy. Odtwarzacz ustaw w tryb jednorazowego odtworzenia nagrania. Połóż się wygodnie, z wyprostowanym kręgosłupem i zamknij oczy. Weź teraz 3 bardzo głębokie wdechy przez nos. Powietrze zaś wypuść ustami. Pierwszy głęboki wdech. I wydech. Drugi głęboki wdech. I wydech. Trzeci bardzo głęboki wdech. I wydech. Gdzieś w twojej wyobraźni zanotowałeś lub zanotowałaś kiedyś jakieś marzenia, jakieś cele, sytuacje. Teraz pod zamkniętymi powiekami przywołaj jedno z nich. To, które w danej chwili twojego życia jest dla ciebie z jakiegoś powodu ważne. Ważne na tyle, że to właśnie jemu chcesz poświęcić dzisiejszy sen. Przywołaj to marzenie, ten cel, sytuację. Najwyraźniej jak tylko potrafisz. Zobacz każdy szczegół, usłysz każdy dźwięk. A przede wszystkim zobacz je tak, jakby właśnie w tej chwili ono miało miejsce. Przez najbliższe 3 minuty narysuj, zaprojektuj, przywołaj, zobacz, poczuj.
Masz to. Doskonale. To cel dzisiejszego ćwiczenia. Teraz razem ze mną wyruszysz w senną podróż bardzo daleko i bardzo głęboko. W najdalsze zakątki twojej wyobraźni. Pod sennymi powiekami w otuleniu dobrego, regenerującego snu znajdziesz to, czego szukasz. Budząc się rano, będziesz znać odpowiedź na pytanie, jakie za chwilę sobie postawisz. W drogę. Policzę teraz od 1 do 10. To jeden z najlepszych sposobów na pogłębienie odprężenia. Licz w myślach razem ze mną. Każda cyfra powodowała będzie uczucie schodzenia w dół. Nisko, niżej, bardzo nisko i bardzo głęboko. Każda kolejna cyfra to uczucie odprężenia, relaksu i uspokojenia. Z każdą cyfrą bierz głęboki wdech, następnie wypuszczaj luźno powietrze. Jeden. Schodzisz niżej. Dwa. Jeszcze niżej. Trzy. Bardzo nisko schodzisz. Cztery. Idziemy w dół. Pięć. Jeszcze niżej i głębiej. Sześć. Bardzo nisko i bardzo głęboko. 7. Kolejny raz do dołu. Czujesz, jak twoje całe ciało odpręża się i relaksuje. 8. Niżej i głębiej schodzisz. Ogarnia cię relaks i odprężenie. 9. Kolejny krok w dół. Zapadasz się w spokój. 10. Bardzo nisko i bardzo głęboko, w doskonałym, dobroczynnym relaksie i odprężeniu. Przywołaj teraz w swojej wyobraźni miejsce, w którym czułaś lub czułeś się bardzo bezpiecznie. Może to był twój rodzinny dom, może to był wymarzony urlop na tropikalnej plaży, może jakieś inne ważne i bezpieczne dla ciebie miejsce, w którym było ci naprawdę dobrze. Każdy z nas, choć raz w życiu, był właśnie w takim miejscu. Wróć tam, teraz.
Jesteś w bezpiecznym miejscu, ważnym dla siebie miejscu. Zwróć uwagę na wszystkie kolory, zapachy, dźwięki, jakie kojarzą ci się właśnie z tym miejscem. Przywołaj najdrobniejszy szczegół tego miejsca, jaki zarejestrowały wtedy twoja świadomość i podświadomość. Jest bezpiecznie, jest dobrze, jest dokładnie tak, jak powinno być. Wszystko, co czujesz teraz, to stan dobrostanu, nieskończenie dobrego miejsca i czasu, w którym wszystko jest takie, jakie powinno być. Spójrz teraz w lewo. Tuż obok ciebie leży pilot, podobny do tego, jakim sterujesz urządzeniami audio-wideo w swoim domu lub pracy. Weź go do ręki, przyjrzyj mu się bardzo uważnie. Pilot ma 4 przyciski: start, stop, pauza i edycja. Zapauzuj ten stan, który trwa wokół ciebie. Zapauzuj te odczucia, zapauzuj ten obraz. Po prostu naciśnij pauzę. Niech trwa. Spójrz, nie dzieje się dokładnie nic. Wszystko zatrzymało się tak jak w odtwarzaczu wideo po naciśnięciu pauzy. Stoi w bezruchu, zostało zapauzowane. Ta chwila nie ma początku i nie ma końca. Jest tu i teraz, nic poza tym. Nie istnieje to, co było, nie istnieje to, co będzie. Jest teraz, nic więcej. Bądź w tym stanie kilka chwil. Przypomnij sobie teraz marzenie lub cel, o jakie prosiłem cię na początku tej podróży. Przywołaj je raz jeszcze i w tym bezpiecznym miejscu obejrzyj je jeszcze raz ze swoim udziałem w roli głównej. Postaraj się jak najwyraźniej zobaczyć je teraz. Obejrzyj każdy szczegół, usłysz każdy dźwięk, poczuj każdy zapach, poczuj każdą emocję płynącą z tego zdarzenia, z tego celu, marzenia. Zrób to teraz.
Następnie dokonasz jednej małej zmiany w zdarzeniach, które w najbliższym czasie dokonają się w Twoim życiu. Dokonasz edycji zdarzeń. Dziwnie brzmi. Nie ma w tym nic dziwnego. Jesteś w takim miejscu i w takim stanie, że wyłącznie od Ciebie zależy, jak zaprojektujesz swoje życie. Weź na zawsze do siebie fakt, że wszystko, co osiągnął, zbudował, gdzie dotarł człowiek, na samym początku było myślą, marzeniem. Ten proces działa od zawsze tak samo. Jest myśl, działanie i cel, bez względu na to, czego dotyczy. Lecz musi być dobre dla Ciebie. Nie może czynić szkody innym. Jesteś w takim miejscu i czasie, że dokładnie teraz, bez żadnych problemów, możesz przeedytować zdarzenie w swoim przyszłym życiu. Chwilę, zdarzenie, cel, jakie zobaczyłeś lub zobaczyłaś przed chwilą, umieścisz teraz w swoim życiu. Wyobraź sobie, że jest ona plikiem wideo. Wyobraź sobie ekran, na którym wzdłuż poziomej linii prostej poumieszczano zdarzenie z Twojego życia. To tak zwany timeline. Linia czasu, jaką stosuje się w programach do edycji wideo. Zauważ, że w pewnym miejscu owej linii czasu umiejscowiono pionową, czerwoną linię. To czas i miejsce, w którym znajdujesz się w swoim obecnym życiu. Dotknij palcem lub kursorem czerwonej, pionowej linii i przesuń ją w miejsce, w którym chcesz dokonać edycji i wstawić klip z marzeniem lub celem, jakie przywołałaś lub przywołałeś przed chwilą. Następnie weź do ręki pilota i naciśnij przycisk edycja. Spójrz, klip na linii czasu podzielił się na dwie części. Najedź teraz kursorem lub palcem na plik ze swoim celem lub marzeniem i przesuń go precyzyjnie w miejsce, w którym dokonałeś lub dokonałaś cięcia. Doskonale. Nie pozostaje Ci teraz nic innego, jak zapisanie zmodyfikowanego klipu i odtworzenie go. Przesuń czerwoną, pionową linię w miejsce, gdzie znajdowała się poprzednio. Odszukaj na ekranie przycisk Zapisz i naciśnij palcem lub kursorem. Doskonale. Wszystko prawie gotowe. Wystarczy teraz nacisnąć Start. Odszukaj przycisk z napisem Start i naciśnij. Dokonałeś lub dokonałaś edycji zdarzeń. To bardzo prosta, a zarazem skuteczna metoda. Spójrz ponownie. Jesteś w swoim bezpiecznym miejscu, lecz nadal wszystko wokół Ciebie jest zapauzowane. Weź do ręki pilota i naciśnij play. Niech ta chwila płynie, a Ty razem z nią. Usłyszysz teraz dobre dla siebie sugestie. Każda z nich będzie cichsza i dalsza, aż w końcu znikną gdzieś w przestrzeni. Ty zaś popłyniesz w głęboki, dobry sen, z którego, gdy się obudzisz, będziesz pełna lub pełen energii, w doskonałym nastroju, motywacji i wiedzieć będziesz jak, gdzie, z kim, po co, dlaczego i kiedy. Zawsze
Kiedy tylko chcesz, wróć do swojego bezpiecznego miejsca. Zatrzymaj chwilę i przeedytuj przyszłe zdarzenie. Możesz to zrobić zawsze, kiedy tylko zapragniesz. Dobranoc. Jestem w pełnym zdrowiu. Każdego dnia i pod każdym względem czuję się lepiej i lepiej. Ze spokojem i łatwością osiągam wyznaczone cele. Jestem pełen motywacji. Za każdym razem i w każdej sytuacji podejmuję dobre dla mnie decyzje. Moje świadome ciało i umysł funkcjonują doskonale. Moja podświadomość zna wyjście z każdej sytuacji i rozwiązanie każdego problemu. Każdego dnia utrzymuję to, czego potrzebuję w domu.